Wielka wyprawa maluchów, wyjątkowy projekt, jakiego jeszcze nie było. Giganci motoryzacji, reprezentanci kilku pokoleń polskich i międzynarodowych sukcesów. No i nasi goście, czyli Janek Wiewiór i Wiktoria Jurczewska z Radia Kierowców. Cześć. Dzień dobry. Cześć. No i właśnie, obraliście, wszyscy obierzecie wspólny cel, czyli dotarcie z Bielska-Białej do Monte Carlo, zasiadając za kółkiem maluchów. To wszystko, by pomóc dzieciom i my to wszystko, o tym wszystkim zaraz porozmawiamy, ale po pierwsze zastanawiam się, dlaczego Monte Carlo? To trzeba by było zapytać sobie słowa zasadę, bo on był pomysłodawcą tego celu właśnie. Zresztą o to wczoraj pytaliśmy na konferencji prasowej. Wczoraj oficjalnie już informacja poszła w świat. No i między innymi właśnie sobie Sław odpowiadał. Jasiek, pamiętasz to? To jest sentymentalna podróż dla niego i dla Longina Bielaka, bo oni będą też w maluchu jako załoga jechać. Bo oni w zimę, co prawda, maluchem pojechali właśnie do Monte Carlo. Tak, i oni bardzo chcieli to powtórzyć w tym roku, dlatego Sobiesław powiedział do Monte Carlo, no to jedziemy do Ale Monte Carlo. Ale co ciekawe, jakby tak zsumować wiek Longina Bielaka i Sobiesława zasady, to by wyszło, że na pokładzie jednego z maluchów 190 lat aż, tak? To jest historii i w zasadzie wspomnień, legend. No, doświadczeni kierowcy, więc pytanie, czy wy tam jadąc też myślicie, że jakaś rywalizacja się w to wkradnie, czy to będzie takie spokojna jazda? Absolutnie nie. Jedziemy jakby w szczytnym celu, o czym już powiedziałeś, żeby pomóc. No i jedziemy też dobrze się bawić. Zauważyliśmy z Wiktorią wczoraj w ogóle, że podczas rozmów z osobami, które właśnie będą jechać tymi maluchami, pojawiała się zawsze taka nostalgia, masa wspomnień. To prawda, bo chyba każdy z nas ma jakieś wspomnienie z maluchami. Ja nie za wiele pamiętam z naszego malucha, ale pamiętam, że mama opowiadała, że usypiała mnie jazda w maluchu, ale zostańmy przy jakiej wyprawie, bo przede wszystkim to ma być szczytny cel. Na pewno nie będzie rywalizacji, bo bardzo dużo o bezpieczeństwie w ruchu drogowym będziemy też podczas tej wyprawy mówić, dlatego też Polskie Radio Kierowców objęło to wydarzenie patronatem medialnym, bo przede wszystkim będziemy jechać dla dzieci, które są ofiarami w wypadkach drogowych, więc na pewno wielokrotnie wspomnimy o tym, jak bardzo potrzebują dzieciaki tej pomocy i dlaczego w ogóle muszą tej pomocy pomagać, więc będziemy to podkreślać, żeby w tym ruchu drogowym odpowiednio się zachowywać. Tak, start 4 lipca w Bielsku-Białej i z wami będą też jechać właśnie te gwiazdy, które już, o których już mówiliście trochę. Mnie najbardziej bawi trochę, można powiedzieć, że na przykład Kajetan Kajetanowicz będzie jechał ze swoją żoną w maluchu. Kajetan też opowiadał wczoraj na konferencji, że tak jak teraz mu się zaczął sezon, to średnio w tygodniu albo nawet w miesiącu widzi się z żoną ile? 3-4 dni? Tak. A teraz będą zamknięci w maluchu przez w sumie 8 dni. Ale to będzie test dla małżeństwa. Jeśli pandemię przeżyli, to też przeżyją. A w maluchu? To jeszcze ciaśniej niż w domu. No właśnie, w sumie też prawda, że w tym maluchu. A wy będziecie jechać w maluchu? Nie, na szczęście nie. Ja cię bardzo na cieszę. Na szczęście. Wiesz dlaczego? Bo ja sobie nie wyobrażam 4000 kilometrów w takim mało komfortowym samochodzie w lato. Szczerze, przeczytałem to, pomyślałem sobie, jechałem kilka razy bez klimy samochodem w lato i to była męczarnia. No a jeszcze maluchę. Jechałeś samochodem właśnie, ale nie maluchem. Także tutaj sentyment myślę, że nie będzie silniejszy od tych potrzeb. Natomiast te auta będą przygotowane pod taką wyprawę. Zresztą będzie wiele ciekawych tych maluchów. Będzie przednionapędowy na przykład maluch. Będzie maluch, którym będzie jechał Bartek Ostałowski, kierowca driftingowy, który stracił w wypadku samochodowym obie ręce. Ej, on kieruje driftowóz stopami i także jego maluch jest dostosowany do tego, żeby ogarnąć Ciekawa jest ta cała ekipa, która się tam wybiera. Zaczęłaś mówić o tych różnych maluchach, które tam będą, ale tam przede wszystkim też i gwiazdy, ale generalnie ci wszyscy ludzie, którzy się tam zbiorą, to jest mega ekipa takich zajawkowiczów, którzy te maluchy po prostu kochają. To prawda. Od tej ekipy się zaczęło i ta ekipa zajawkowiczów, czyli 126P Evolution, ekipa z południa Polski, to zorganizowała, ale właśnie do akcji przyłączyli się kierowcy
rajdowi, kierowcy driftingowi. Skończyliśmy na Bartku Ostałowskim, który, no właśnie, on doskonale wie, co to oznacza pomoc po wypadku, bo on tą pomoc dostał. No i dzięki temu dzisiaj jest driftingowym mistrzem Polski. Przypomnijmy, miał wypadek, z którym stracił dwie ręce, ale nie poddał się. No i właśnie, jak to jest z jazdą, właśnie, no, kierowaniem nogami tak w ruchu drogowym? Ten maluch został pod niego oczywiście przygotowany. Nikt nie produkował lat temu X, dawno temu nikt nie produkował tych maluchów z przeznaczeniem dla osób, które mogą go kierować, je kierować stopami, tak? W sumie to żaden nie. No właśnie, nie, chyba no właśnie. Nie ma takich samochodów. Ale Jasiek ma na myśli to, że na przykład nie było automatów w ogóle w maluchach, nie? Tak, Bartek potrzebuje automatu i ten samochód jest, z tego co wspominał Bartek, na bazie Smarta postawiony, absolutnie homologowany w taki sposób, że może tym samochodem po prostu bezpiecznie jechać, także no naprawdę, ta historia też jest poruszająca Bartka, który no, potrzebował tej pomocy, a teraz o tę pomoc walczy dla innych. Ogólnie to będzie w ogóle 30, tak, maluchów? 35 załóg dokładnie. 35 załóg. No to też trzeba jakoś wykarmić was wszystkich, no i wiem, że nie będzie to tak, że wszyscy po hot doga na stację, tylko... Wyobrażasz sobie 100 osób w ekipie, mniej więcej tyle będzie na jednej stacji benzynowej, no to tak jak, tak jak wiesz, na wycieczkach szkolnych zawsze ale było, że przyjeżdża wycieczka i stacja już nie działa. Te hot dogi będą za nami podążać cały czas. To prawda. Ogromny ale czy tam będą właśnie, czy tam będą hot dogi, czy tam będzie żarcie w stylu jednak takich wypraw, czy może wiesz, jakiś... Nie, to nie będą kuchnia fusion. Jadłeś wczoraj tą karkówkę? Jadłem. No, teraz się trzymaj. Jedzie za nami największy na świecie? W Europie na pewno. Jak wy to, żeście, jak o nim to wy, ja, my nie wiemy, ale to jest właśnie ogarnęli. Wielkie serce między innymi Rafała Sonika, Szlachetne Serce do Pomagania, który między innymi też stanął na wysokości zadania, żeby to wszystko zorganizować razem 126 Evolution. No właśnie, ten wielki tir, food truck, będzie nas karmił tak, no tak na poziomie restauracyjnym, zacnie, słuchajcie. Zacnie. Wczoraj testowaliśmy i była karkówka z jakimś sosie, no mistrzostwo świata, ale to wiecie, to dodatkowo, bo oprócz tego tira jedzie z nami także ekipa medyków, jedzie z nami ekipa serwisu, jeżeli chodzi o mechanikę, bo maluchy, wiecie, jakby to, że psuje się co chwila rączka do rozrusznika, linka. No właśnie, kije od szczoty z nami pojadą, żeby w razie czego odpalić maluchy, no ale tyle osób jedzie, że jak trzeba będzie popchnąć, to nie będzie żadnego problemu. No słuchajcie, no wy też jedziecie, ale nie korci was, żeby wsiąść za kółko i poprowadzić? Ale nam obiecali. Ja teraz powiem, żeby nie zapomnieli przypadkiem. Obiecali nam, że na pewno kawałek tym maluchem się przejedziemy, żeby zobaczyć, jak to wygląda od środka. A szczególnie po jakimś wybrzeżu lazurowym, czy gdzieś tam też po niemieckich autostradach. Wyobraźcie sobie, przełęcz Stelvio, jedna z najpiękniejszych tras w ogóle na świecie, za kierownicą malucha. No, właśnie. Kto by pomyślał. O tej trasie trzeba też wspomnieć, Jasiek dobrze mówi. No, jedziemy do Monte Carlo przez 7 państw europejskich, więc mnóstwo po drodze w ogóle będzie punktów, w których się zatrzymamy. Między innymi fabryka samolotów, także przejedziemy obok toru wyścigowego, także no, będziemy z przyjemnością się dzielić na antenach Polskiego Radia, jak przebiega wyprawa, no i tymi historiami się z wami dzielić. Ja już zazdroszczę, więc myślę, że na pewno w topie będziemy się z wami łączyć, żeby tam, no, posłuchać też trochę ciekawych historii. Janek Wiewiór, Wiktoria Jurczewska z Radia Kierowców wyruszają już 4 lipca z Bielska Białej, a to będzie wielka wyprawa maluchów Monte Carlo 2023, no, która jest objęta patronatem Polskiego Radia Kierowców. Dzięki wam, no i co, szerokiej drogi.